Witam Państwa z siedziby Muzeum wsi Radomskiej w Radomiu. Ja nazywam się Marcin Stańczuk, jestem etnologiem. Ze mną jest bohaterka dzisiejszego spotkania, twórczyni ludowa, pani Maria Ostrowska. I spotkaliśmy się, żeby porozmawiać na temat świąt wielkanocnych, które wielkimi krokami już nadciągają. E, tak więc, pani Mario, może byśmy zaczęli rozmowę od y, opisu przebiegu niedzieli palmowej. Jak pani pamięta niedzielę palmową z Skaryszewa i z okolic, czyli tam, gdzie pani mieszka? No, odległe to y, czasy, y, owszem. No, zmieniło się troszeczkę, chociażby w samym wyglądzie palmy. Gdybyśmy tak y, porównali te obecne palmy, które są no, wystrojone, bardzo bogate, kwiaty suszone, bardzo kolorowe trawy. Są piękne, lubię kolor. I gdybyśmy te palmy obecne porównali z tymi sprzed lat, z tymi, które pamiętam z dzieciństwa, no to tamte były skromne bardzo skromne. Były w nich bazie, przede wszystkim trawy niekoniecznie kolorowe, takie jakie kto zerwał i ususzył, były również borówki. Teraz dokładamy barwinek albo bukszpan. Wówczas były borówki, dużo tych borówek było. No i gdzie nie gdzie pojawiła się jakaś tam kolorowa wstążeczka czy kokardka z bibuły. I to było wszystko. Trzonek owinięty bibułą, który czasem jak było mokro pamiętam farbował. No. Taka jest zaleta wibuły, ale były bardzo skromne. Bardzo. Gdybyśmy tak porównali, to no, teraz więcej tych kolorów jest wśród palm, więcej możliwości. Opowiem w ten sposób. Pani Mario, czy y, ta rekonstruowana palma y, przypomina te dawne palemki wielkanocne? Tak. To jest właśnie to. Tylko, że właśnie y, wszystko jest. Są bazie, są trawy. Takie naturalne, niebarwione. Tutaj w tej palmie jest barwinek, ale tych sprzed lat, z tych, których pamiętam, była borówka. No i czasem była przyozdobiona ta palma jakąś kokardką, jakimś bardzo skromnym kwiatuszkiem wykonanym z bibuły. Ten, ten trzonek, ten uchwyt również był owinięty bibułą karbowaną. I to. Była właśnie palma ta sprzed lat. Taką pamiętam właśnie. Pani Mario, a czy y, poszczególne elementy tej palemki wielkanocnej, one były y, używane w jakichś celach, praktykach, zabiegach może rolniczych, może hodowlanych, albo też zdrowotnych? W moim domu zawsze palma po poświęceniu była zatknięta za obraz. Obraz, który tak elegancko był umieszczony na dwóch hakach, odstawał od ściany, taki był odchylony i tam ta palma w takiej pozycji ona sterczała ładnie za obrazu. No a co? Oczywiście no, trzeba było połknąć Baśkę. Tragedia. No ale cóż, trzeba było, babcia mówiła, Trzeba połknąć, żeby gardło nie bolało, żeby się zdrowym było. No i łykałam te bazie. Mhm. No, ale czy rzeczywiście skutkowały? Chyba nie, raczej przesąd. Ale tak było, tak było z całą pewnością. No, palmy chroniły od nieszczęść w domu, od ognia, od pioruna. Wisiały aż do następnej niedzieli, przez cały rok, nawet w okresie Bożego Narodzenia, w moim domu palma właśnie była tak zatknięta za obraz. A po roku, co się z nią działo? Ta to palił w piecu. Bo poświęcone, Bo tak. Poświęcone, nie, nie, nie wolno było wyrzucić. Nie, nie wolno było wyrzucić. Szacunek do wszystkiego, co poświęcone. Nawet chleb. Pamiętam, jak spadła kromka ze stołu. Zawsze mama całowała. Ja też. Oczywiście przed pokrojeniem chleba był zrobiony znak. Krzyżem e, krzyża na chlebie, nożem. Nożem na takim świeżym klebusiu, jeszcze nie, nie uciętym. Znak krzyża zawsze był. No a jak y, ja też tak robię, nie wiem, w sumie. A czasem, jak spadnie na podłogę, to mówię: pięć minut nie leżało i tak cię zjem. <słuch> no, taki szacunek był dla wszystkiego, co poświęcone. Co poświęcone, y, człowiek takiego respektu nabierał, bo to świętość. Pani Mario, a. Taka tradycyjna palemka, kiedy w swojej formie zaczęła się zmieniać, jak pani sięga pamięcią? Może do takiej postaci, jak tutaj też przykłady prezentujemy? Ja myślę, że spokojnie można powiedzieć, że, że zmieniała się z chwilą, kiedy można się było bardziej e, przemieszczać. Gdzie, gdzie te środki lokomocji były ogólnie dostępne? Bo przecież każdy region ma swoje, swoje palmy, swoje zwyczaje. I jeżeli coś jest fajne, kolorowe, no to proszę bardzo, czemu nie można zrobić u nas coś takiego, prawda? No no i to idziemy. już jest w dużej mierze. Y Przykład umiejętności artystycznych. Twórców. Tak, a poza tym, poza tym tu widzę już nowinki technologiczne, bo trawy barwione, tak, prawda? Jest. Kwiatuszki barwione, tutaj różne elementy są barwione barwnikami, więc to nadawało takiego większego kolorytu, prawda? Tu jest wszystko mhm. naturalne, takie jak, jak w naturze. Tutaj już widzimy, że trawy są kolorowe, tu te baśki takie długie też są zabarwione i wszystko nabiera pięknego kolorytu. No i przede wszystkim bibuła. Już tu widzimy kwiatuszki z bibuły. Tu mamy kwiaty piękne ususzone, prawda? I połączone w jedną całość. I znowu maleńki zdbła farbowane na kolor zielony. No nienaturalny kolor zielony, prawda? Tak. Ale te wszystkie... Nowinki techniczne, to co można było zdobyć, więc barwniki do farbowania tkanin, przede wszystkim wełny, bardzo zmyślnie twórczynie sobie tam wykorzystywały. I proszę bardzo, mhm. jest piękna palemka, a to są suszki z trawą zieloną przeplatane. Jakaś kaszka maleńka, czupurki, jak ja to mówię, <góry> u góry na palmie. No to już jest mocny wpływ tej palmy wileńskiej, tak, prawda? Tak, tak, Proszę bardzo. Tu mamy kłosy, jak misternie ułożone. Śliczna. No i wiecha wieńcząca I y, tak, całą palę. Wiecha, wiecha. Bo <noise> się mówić wiecha, ja mówię czupurki, bo o, te wszystkie przyjęło się tak u nas. Mhm w moim środowisku wśród naszych twórczyń kobiet i dziewczyn, które robią piękne rzeczy, między innymi palmy, że zawsze mówię: "Czupurki sobie zrobicie, macie tutaj wszystko, róbcie sobie czupurki", ale to jest ten wiekać, prawda? Mhm. Taki, jak się pięknie stawia. Pani Mario, a idąc dalej, hmm, pamiętamy, że niedziela palmowa jest w okresie Wielkiego Postu. Czy mogłaby Pani opisać tak zwane dawne wiejskie suszenie, czyli poszczenie? Ono było dość rygorystyczne. Nie każdy już o tym pamięta. Jak to kiedyś było? Było bardzo rygorystycznie. a ja cały czas powtarzam, że teraz wielki post to niewielki post, bo dyspensa dzieci, dyspensa starsi. Kiedyś nie było zmiły, pościli wszyscy. No może małe dzieci dostawały mleka, ale pamiętam, kiedy przyszedł. Już od, te, od tej palmowej niedzieli i wielki tydzień, no jak już przyszedł, wielki czwartek, a już wielki piątek, to już, to już nie, ma, nie ma o czym mówić. To była chleb i woda, to był bardzo ścisły. Wielki piątek w moim domu bardzo był ścisły post, bardzo. I nie wolno było, kto tam myślał, o, o żeby zjeść um, jakąś smalcem, żeby chleb posmalować, albo masłem. I w ogóle suchy chleb. Woda bądź herbata, mleka mhm. też, nie można było, jajka też. Yy, także był ścisły post, mhm. naprawdę ścisły. E, a pani Mario, jak wyglądały przygotowania do Wielkiej Nocy podczas Wielkiego Tygodnia? Czy działo się wtedy coś szczególnego? No działo się, bo gospodynie zazwyczaj przede wszystkim szykowały yy, yy, swój dom na to wielkie święto. Więc sprzątanie, wietrzenie, układanie serwet, narzut na, na łóżka, które były zawsze wyciągane od święta. U mnie też tak było. Były pewne rzeczy, które tylko mama wyciągała na święta, więc to były piękne narzuty na łóżka, więc to były serwety, serweteczki, bieżniki na każdej półce w regale czy w kuchennej szafce. Wszystko to było ładnie, elegancko wyłożone i ten nastrój już się, już się udzielał chociażby przez to, że, że było tak odświętnie i elegancko w domu. No a cóż, no, święta, poczynając od Wielkiego Czwartku, kiedy cichły organy, prawda? No właśnie, tutaj mamy przykładowe I... kołatki tak. z bijakiem, tak no jest. i też terkotki. Tak. Czyli listeweczka, deseczka ocierała się o te wyżłobienia tak. tego elementu pionowego, powodując taki suchy trzask. Tak jest i właśnie jest to w dalszym ciągu praktykowane. Nawet nie ma dzwonków, cichną organy Wielki Czwartek, nie ma, nie ma dzwonków, są kołatki. No tak jak mówiłam, Wielki Piątek... No właśnie, Wielki Piątek, już Wielki Czwartek zmienia się ten klimat. Tak, tak, już jest takie Jak tak... było dawniej właśnie, czy, czy ten przejmujący klimat Wielkiego Piątku udzielał się właśnie jakoś szerzej mieszkańcom Skaryszewa i okolic? E, tak, ja myślę, że wówczas to wszyscy wszyscy y, stosowali się tak jakoś bardziej y, przeżywali te święta, był tak jak mówiłam, ten, ten wielki Post, który, który dotyczył Wielkiego Piątku. Ludzie przestrzegali naprawdę. Przede wszystkim była cisza w domu, to był wielki smutek, żałoba. A kto tam w ogóle myślał o włączeniu radia, telewizor, nie każdy miał. Z tego co pamiętam, wisiał na ścianie takie. Małe radyjko, kochoźnik mówiliśmy na to pokrętło, jedno z którego pan naczelnik poczty mógł jakieś komunikaty nadawać dla mieszkańców i różne pogadanki na różne tematy, więc to radio było wyłączone. Nie można było sobie podśpiewywać, no jak to małe dzieci, różne takie piosenki. Nie, był smutek, była żałoba, Pan Jezus w grobie. I jeżeli już to, to właśnie te wielkopostne pieśni e, zupełnie inaczej niż teraz. Było naprawdę było, było takie skupienie, taki, taki nastrój powagi do tego, co się przed latami działo, przed blisko dwóch tysiącami lat, prawda? A czy chodzono do kościoła obejrzeć grup pański? No tak, no przede wszystkim była adoracja i ja tego nie pamiętam, ale moja mama mówiła, że kiedyś adoracja trwała do późnych godzin nocnych, a już z soboty na Wielką Niedzielę przez całą noc adorowali ludzie przy grobie. Przy grobie, oczywiście za moich czasów, to co jak zawsze, odkąd w ogóle moja pamięć sięga wstecz, zawsze przy grobie stali ministranci, stali strażacy. Pełnili pełnili straż taką warte straż tak? wartę honorową przy grobie. I to jest od lat i to jest kontynuowane, kultowane i tak mówią szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby no nie było tych ludzi teraz jeszcze Teraz jeszcze doszła drużyna młodzieżowa OSP, także pięknie to wygląda. No cóż, w tym roku będzie chyba tak jak w ubiegłym, zobaczymy, ale przez te wszystkie lata byli strażacy, zawsze, mhm. zawsze przy kościele, zawsze pomagali przy, przy grobie czy, czy nawet przy innych czynnościach. To zawsze parafia mogła liczyć na tą. Dzierską, <noise> bardzo odważną grupę. Bo w zasadzie. Ludzi. Kto budował grup pański? A czasem ja. Tak się zdarzało, naprawdę. Były jakieś wytyczne, jak to ma wyglądać? Z grubsza. Natomiast, natomiast było tak, no, jak już no, wcześniej, jak byłam o wiele młodsza, zajmowałam się robieniem grobu, cienicy gromu pańskiego i zbierała się grupa ludzi która chętnie pomagała, mieliśmy jakąś tam wizję, ustalenia, widzieliśmy kto co może przywieźć. I były takie sytuacje, że forsycje, mimo że śnieg był na, na, na dworze, a u nas y, forsycje były w wodzie wstawione w naczyniach, w wiatrach, gdzieś tam y, żywe forsycje, ale, wcześniej jeszcze ale, tak? ale wcześniej trzeba było je uciąć, wstawić do ciepłego pomieszczenia, żeby one żeby zakwitły. zakwitły. Tak. I naprawdę między swoimi hmm. czynnościami, bo przecież też trzeba było przygotować dom gmin i ciasta. Wpadaliśmy do kościoła po to, żeby ten grób ubrać, ustawić wszystko. Fajne to były czasy. Teraz są młodzi, inne możliwości. Teraz można postawić baner, rolę, powiesić. No naprawdę, co sobie ktoś pomyśli i zaplanuje. Inaczej było. W ubiegłych latach to trzeba było po prostu robić z tego, co można było, prawda? Czasy były zupełnie inne, ale też ten grób zawsze y, był y, w kwiatach, w hortensjach, w azaliach y, i różach. No, y, pięknie było, naprawdę pięknie. I jest, na... myślę, że w tym roku też tak będzie mimo wszystko. Pani Mario. Y... <laughs> Jako etnograf, no, chodzi mi po głowie takie pytanie, może prowokacyjne, o takie stare zwyczaje. Może Pani o tym słyszała? Mm -hmm. Że w piątek rano, zwłaszcza przed świtem czy o poranku, ludzie szli do jakiejś rzeczki czy stawu. Obmywać twarz albo ręce na zdrowie albo urodę. Czy w okolicach Skaryszewa występował taki zwyczaj? Ja nie, pa ja nie pamiętam, nie znam tego zwyczaju, ale za to wielką niedzielę, wielką niedzielę to był obowiązek y, 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 pójścia do lasu po zdrowie. Mhm. Wielką niedzielę, o iłażenia między drzewami, obejmowania tych drzew, to wiem na pewno. I chodziliśmy do lasu całymi rodzinami, ludzie spacerowali do lasu. Pozdrowie, w niedzielę, wielką mhm. niedzielę, tak, ale w piątek, no nie wiem nie znam takiego obyczaju. Może ja po prostu nie wiedziałam. Może występowało w występ... tak, tak. naszego regionu. Tak. A jeśli chodzi o wielką sobotę, hmm, przyszło mi do głowy zapytać panią, czy na przykład ludzie zabierali poświęconą wodę? W jakichś pojemnikach, w jakichś buteleczkach, i czy była ona wykorzystywana w domu w jakimś, jakimś celu? No, no, była wiadomo, piękna uroczystość poświęcenia ognia i, i wody, wielką sobotę po południu i ludzie zabierali zabierali wodę święconą w swoich buteleczkach, słoiczkach, co kto miał. A czy później były wykorzystywane takie pojemniki w tym celu? Nie, u nas nie butelki bulbul, tak albo słoiczki, bo to szybciej mhm. duży otwór i była zakręcana właśnie zakrętką, zakręcony ten słoiczek i łatwiej było wlać. No i takich figurek ja nie pamiętam. Nie kojarzę. U nas, u nas się nie zdarzało. Chociaż sięgą, sięgam właśnie pamiętą, pamięcią też, ale nie. Raczej skądś, z pielgrzymek. Pani Mario, czy mogłaby Pani nam opowiedzieć o dawnych technikach wykonywania pisanek? Tak, jak najbardziej. Ponieważ jako dziecko <laughs> obserwowałam, jak to robi moja matka krzesna. I to były skrobane jajeczka, farbowane właśnie farbką do farbowania tkanin. Potem to ładnie um, ciocia skrobała żyletką. Piękne motywy kwiatów kwitnących, wiśni czy jabłoni. W każdym razie to były kwiaty przepięknie wycieniowane, bardzo ładne. Ale też jajeczka potem e, pisała woskiem. I ja też zaczęłam pisać woskiem. Tu też są piękne jajka upisane woskiem, śliczne. Ale są różne techniki. To znaczy wiadomo, pisanie woskiem odbywa się za pomocą wosku, ale narzędzia są różne. Ja piszę za pomocą szpilki, ale tutaj są prześliczne, które są. Pisaki. Jedną, czy dwie? Pisaki. Proszę bardzo, to jest jajeczko napisane szpilką. I to jest jajeczko zapisane upisane szpilką. I tutaj jest jeszcze jedno, o widzę, jakieś takie piękne. Mhm. I ono jakby grzechotało. Jest cięższe, nie ma dziurek, jest całe. No tak, faktycznie. Tak. Ale też narzędziami innymi, pisakami, czyli taką blaszką zagiętą. Piękny motyw wiatraków. Śliczny. No właśnie. Misternie czy te... wykonana koroneczka. Czy te znaki, czy te symbole coś oznaczały, do czegoś się odwoływały? No tak, do natury, przede wszystkim do rodzącego się, budzącego się życia wiosną, zawsze. Więc to była ta palemka, prawda? Tak. Symbol Niedzieli Palmowej. Były różne kwiatki, listki, proszę zobaczyć, listeczki śliczne i kwiatuszki. Przeróżne, gałązki, to, co można zaobserwować z natury, prawda? Śliczne. Wydaje się, że też są znaki odnoszące się do coraz dłuższego dnia i do słońca, które wygrało z zimą. Pani Mario, a co mieściło się w takim tradycyjnym koszyczku? Co niesiono do kościoła jako święconkę? No, same pychoty. Czyli po, po dniach postu y, był włożony chlebuś i jajka ugotowane na twardo, coś słodkiego, może ciasto czy babka albo ciasto drożdżowe, kawałek mięsiwa jakiegoś, może kiełbaska, może jakieś inne mięso i baranek, y, baranek cukrowy. To wszystko było pięknie. Oczywiście o, zapomniałam pieprz, sól. Szan. To wszystko było pięknie ubrane borówkami, przykryte serwetką, udekorowane kokardkami z boku i takie koszyczki piękne, pięknie wystrojone. Dzieci i dorośli, a też i całymi rodzinami, ja obserwuję, idą właśnie do kościoła, żeby poświęcić. I tak było wcześniej. Podstawowe pokarmy musiały być. Czyli chlebek, jajko, wędlina, pieprz, sól, krzam i baranek. Skutki. No tak. A czy w przekazach rodzinnych, albo w rozmowach ze starszymi osobami, kiedyś pojawiała się taka informacja, że ten skład koszyczka był inny, albo w większej liczbie te potrawy były zanoszone, czy w większym wymiarze do, do poświęcenia? Tak. Mówiło się o półmiskach bądź dużych koszach, a ja też robię dużą święconkę i śmieję się po to, żeby mi zabrakło do przyszłego roku. Żeby nie zabrakło, przepraszam. Ale lubię tak do święconki włożyć to, co, to, co sama upiekę, czyli jest wielka baba, są pisanki, są jaja, jest baranek. No tak bardzo kolorowo. No i zamiast borówek jest bukszpan, ale... Wcześniej były właśnie też z tego, co mówiła mama babcia, że, że w dużych koszach były noszone święconki albo na półmiskach. Na talerzach to ja pamiętam, jak też na talerzykach. Nie wiem dlaczego, czy może taki zwyczaj, czy po prostu ktoś nie miał koszyczka. Ale na talerzach też te święconki, przykryte serwetką, ładnie były noszone do poświęcenia. Czy po powrocie ze święcenia pokarmów, w domu ten koszyczek musiał być nienaruszony aż do wielkanocnego śniadania? Ależ tak, no przecież ja do tej pory wchodzę ze święconką i, i krzyczę, a siomuchy i robactwo z izby, a święcenie do izby, stawiam go w takim miejscu, żeby go nie ruszyć. No i wówczas za tych dawnych lat, moich młodych, <dziślenia> dziecięcych, ten koszyk był stawiany w miejscu przygotowanym, była serwetka i nie można tego było ruszyć, aż do właśnie śniadania wielkanocnego. No bo był taki przesąd, że będą mrówki wchodzić, karaluchy, właśnie jeszcze inne broba, o robactwo. No robaty. tak. No to się na szerszym terenie też pojawia, Ale to Ale to, to i tu nas to też tak było. Tak, ja do tej pory mówię, asio, muchy i robactwo, Asia. Także to pozostało. No i fajnie. Jest... Nie ruszam, nie ruszam. No, staram się, żeby chłodno dosyć było, no bo jest i kiebaska, i jajka ugotowane na twardo. Nic się z tym nie dzieje. Pani Mario, z racji tego, że Skaryszew jest położony niedaleko Iłży, chciałem Panią zapytać, czy y, mieszkańcy Skaryszewa Dawniej odwiedzali Iłże w wieczorem w noc, z soboty na niedzielę, żeby przyglądać się Iłżeckiemu barabanieniu. Ja o tym zwyczaju słyszałam od mojej babci, ponieważ moja babcia pochodzi z Prędocina. Tam się urodziła, tam się urodziła moja mama, więc te tereny Iłżeckie są mi bardzo bliskie. Tam na cmentarzu leżą moi krewni. Ale o tym barabanieniu słyszałam, że chodzą właśnie yy, mężczyźni i barabanią. Barabanią, chodzą po ulicach i właśnie odbywa się to barabanienie, takie sygnalizowanie, że to ma nadejść, ten wielki dzień, to zmartwychwstanie. Tak, słyszałam, nie, nie słyszałam, nie widziałam osobiście ja, ale o takim zwyczaju y, wiem i, i podobno jest kultywowany. Tak jest, zgadza się. Nadal jest kultywowany. Jeśli chodzi o Niedzielę Wielkanocną, to chciałem Panią zapytać, Pani Mario, o taki zwyczaj, też nie wiem, czy występował akurat w Skaryszewie i w okolicach, zwyczaj polegający na tym, że po rezurekcji gospodarze ścigali się do swoich gospodarstw, bo wierzono, że kto pierwszy... Dopadnie wrót swojego gospodarstwa będzie miał duży urodzaj, i pierwszy zbierze zboże w nadchodzących żniwach. Mam chyba za, za małą wiedzę na temat tego, tego zwyczaju, mimo że nasze miasteczko gospodarcze było bardzo gospodarzko gospodarza niemalże i rolnicze. Natomiast nie słyszałam o takim zwyczaju. Mhm. Naprawdę. Po, na pewno po rezurekcji y, jest bardzo uroczyście, bo wiadomo, rezurekcja, procesja, czy razy w koło Kościoła, y, potem od lat, i tak jest do tej pory, było tak do tej pory, ustawiali się wszyscy na ulicy, czyli strażacy, ci wszyscy, którzy przyszli na rezurekcję i ci, którzy Stali i pełnili tą wartę przy grobie. Orkiestra obowiązkowo, bo również w procesji bierze udział, prowadzi całą orkiestrę. I wszyscy czekali parafianie, wychodzili księża, wychodziły siostry zakonne. I jak gdyby to było takie odebranie parady wielkanocnej. Wszyscy się cieszyli. Na przodzie stał komendant, podał komendy, wszyscy ruszyli, orkiestra grała i główną ulicą wszyscy przeszli pod remizę. Tam komendant składał życzenia druchom i druhnom strażakom, wszystkim rodzinom, wszystkim zebranym. I po tych życzeniach dopiero mieszkańcy Skarżywa się rozchodzili do swoich domów. Na śniadanie na barszcz Wielkanocy. No właśnie. I jak wyglądało to śniadanie? Jak przebiegało? A no, pychotki były, więc najpierw mama wyciągała, i ja też tak robię jajka, te ze święconki dzielę na cząstki, posypuję solą, pieprzem, kszanem, i składamy sobie życzenia. Tak jak na Boże Narodzenie upadkiem, na Wielkanoc jest jajeczko. Po tych życzeniach nalewamy barszcz, biały barszcz, gdzie jest tam mięsiwo, skończył się post, więc jest kiełbaska. No oczywiście wszystkie te potrawy, które były poświęcone, czyli jajka na twardo. Kiełbaska była ugotowana w tym białym barszczu. To wszystko było pokrojone, posiekane i wrzucone do każdego talerza. Klebuś też był porwany na cząstki i też był dołożony do barszczu. Wszystko należało zjeść, nie mogło się nic zmardować i zniszczyć, broń Boże. No, a już po barszczu, wiadomo, było ciasto. Ciasto drożdżowe, był makowiec, był sernik i było ciasto takie drożdżowe, ale bez żadnych dodatków. Samo drożdżowe, bo ono z mlekiem takim Prawdziwym, od prawdziwej krowy było najlepsze. Musiało być zawsze święta. W moim domu rodzinnym zawsze było mleko, bo to ciasto najlepiej smakowało z mlekiem. Mhm. Także i jajka pod każdą postacią. Pani Mario, a jak wyglądał w Skaryszewie i okolicach lany poniedziałek? No, Lało się w domu to tak delikatnie, co by pierzyny i poduchy nie zamokły, ale na podwórkach to tak było solidnie. Więc szły w ruchy wiaderka, wiadereczka, kubeczki, co się, się dało. Natomiast w drodze do kościoła no, nie było panny, żeby nie była zlana wodą, i, i te fryzury pomoknięte, i w ogóle ksiądz kropidłem kropił zamaszyście i obficie. Co dwa kroki moczenie takie solidne. No więc jak lany poniedziałek, to lany poniedziałek. Było mokro i wesoło i nikt się nie obrażał. Nikt się nie obrażał, tak? <laughs> tak. Dziewczęta też. No dziewczęta też, mimo że pewnie zdenerwowane były, bo przecież skoro loki się rozprostowały po takim kluśnięciu, no to wiadomo. Ale to wszystko było przyjęte, bo to był obyczaj, tradycja i tak musiało być. Gorzej było, gdyby nikt nie został oblany. To Chyba. wtedy mogliby się obrazić. <noise> tak, właśnie. To o czym świadczyło mhm. takie kluźnięcie. Pani Mario, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Um, cóż, życzę wesołych, radosnych świąt y Wielkanocnych. Dziękuję bardzo i Państwu też wszystkim życzę wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowego, nie tylko na te święta, ale nadchodzące miesiące i cały rok. Wszystkiego dobrego.